Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na pogadankę o książce Ten drugi. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo, bardzo popularnym ostatnio tytule, szczególnie za granicą, bo jednak w Polsce ta książka też jest popularna, ale jednak no tutaj w tym świecie anglojęzycznym odbiła się bardzo, bardzo szerokim echem, była komentowana na długo przed premierą, no i wywołała niemało zamieszania, a jednocześnie jest to najszybciej sprzedająca się książka non-fiction na świecie. Mowa oczywiście o biografii, czy raczej autobiografii księcia Harry'ego, Ten drugi. W oryginalnej wersji jest to oczywiście Spare, natomiast ja tutaj chciałam się odnieść do tego tłumaczenia, jeżeli chodzi o tytuł. Ja uważam, że on jest bardzo trafiony. Dużo było dyskusji wokół tego tytułu, że dlaczego to nie jest dosłowne tłumaczenie, dlaczego tutaj nie mamy po prostu zapasowego. Natomiast według mnie zapasowy byłby kompletnie nietrafioną opcją. Czasem po prostu dosłowne tłumaczenie tytułu nie brzmi dobrze, tak jak w tym przypadku. Tutaj to spare odnosi się do bardzo konkretnego wyrażenia, które w całości brzmi The Heir and the Spare, czyli następca i zastępca, które w Polsce no, nie jest tak dobrze utarte, ponieważ w Polsce oczywiście nie mamy monarchii i ten zapasowy kojarzyłby się jednak bardziej, przynajmniej według mnie, z jakimś przedmiotem, a nie z zapasowym członkiem rodziny królewskiej, który ewentualnie miałby być tym zapasowym następcą tronu. Także tutaj te skojarzenia byłyby kompletnie nietrafione. Natomiast ten drugi uważam, że oddaje to, o czym książę Harry chciał napisać, to, co chciał przekazać, to znaczy fakt, że zawsze żył w cieniu swojego brata, zawsze był tym drugim w znaczeniu, tym mniej ważnym, mniej istotnym synem swojego ojca, tym, który nie był wychowywany na przyszłego monarchę. Także ja zdecydowanie jestem fanką tego tłumaczenia, to znaczy fanką. Widziałam właśnie w takiej dyskusji na grupie tłumaczy, ktoś rzucił pomysł zastępca tronu i uważam, że to też jest bardzo fajny, bardzo chwytliwy tytuł. Natomiast ten drugi według mnie brzmi dobrze i ja tutaj absolutnie do tego tłumaczenia nie mam żadnych zastrzeżeń i osobiście nie chciałabym widzieć tutaj słowa zapasowe na okładce. Natomiast trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że jednak tłumaczenie tytułu to nie jest taka prosta sprawa, bo często jest to objęte różnymi prawami autorskimi, często tłumacz w ogóle nie ma na to wpływu, zajmuje się tym głównie marketing, także tutaj naprawdę wiele zmiennych trzeba wziąć pod uwagę. Zanim jeszcze przejdę do omawiania samej książki, to też jeszcze tutaj chciałabym wyjaśnić, dlaczego w ogóle po nią sięgnęłam. Ja oczywiście tym tematem jestem w jakimś stopniu zainteresowana, ponieważ kończyłam filologię angielską, kultura Wielkiej Brytanii jest mi gdzieś bliska mimo wszystko, natomiast przyjaźnię się również z Agnieszką w Pałacu, jak już na pewno wiecie, bo wspominałam o niej niejednokrotnie na moim kanale czy Bookstagramie, która można powiedzieć jest ekspertką, jeżeli chodzi o brytyjskich royalsów, no i też właśnie w związku z tym jestem w tym temacie na bieżąco, bo bardzo często na ten temat rozmawiamy, no też śledzę na bieżąco to, co ona publikuje na swoim Instagramie, słucham jej podcastów, więc po prostu się tym interesuję i gdzieś tam w tym temacie jestem, nie aż tak mocno jak ona na pewno, ale jednak coś na ten temat wiem i po prostu jestem ciekawa. No i właśnie z tego względu sięgnęłam po książkę księcia Harry'ego, po prostu z ciekawości. Ja nie jestem ani monarchistką, ani antymonarchistką, jakby nie interesuje mnie to, co dzieje się w innych krajach. No, oczywiście uważam, że jest to system bardzo niesprawiedliwy, ale uważam, że on też przynosi Brytyjczykom wiele dobrego, jeżeli chodzi o gospodarkę tego kraju, ale jakby nie wgłębiajmy się może w takie szczególiki. Nie opowiadam się też po żadnej ze stron w tym konflikcie rodzina królewska, książę Harry i Meghan. Jakby jestem gdzieś tutaj na neutralnym gruncie, oczywiście mam jakieś swoje prywatne opinie, natomiast no nie jest to tak, że jestem fanką jednej czy drugiej strony. Raczej jestem po prostu ciekawa i zainteresowana tym, co w monarchii brytyjskiej i dookoła niej się dzieje. No dobrze, to skoro już tym przedługim wstępem wyjaśniliśmy sobie co nieco na temat moich pobudek do sięgnięcia po tę książkę i mojego nastawienia do niej, to teraz może przejdźmy już do samej treści. Jest to oczywiście autobiografia księcia Harry'ego, w której zawarł tak naprawdę całe swoje dotychczasowe życie od bardzo wczesnego dzieciństwa, chociaż tak naprawdę najważniejszym takim punktem, w którym rozpoczyna tę historię, jest śmierć jego matki, księżnej Diany, aż po czasy współczesne, czyli po ten konflikt właśnie ze swoją rodziną i po wyprowadzkę z Wielkiej Brytanii oraz oczywiście małżeństwo z Meghan Markle, czyli obecną księżną Sussex. Ja w zupełności rozumiem, znaczy tak mi się wydaje, że po prostu rozumiem pobudki, jakimi kierował się Harry, kiedy opowiadał tę książkę swojemu ghostwriterowi, bo to chyba działało na tej zasadzie, że Harry po prostu opowiadał swoje życie, a ghostwriter to spisywał. Rozumiem, że kiedy wychowujesz się w świecie, kiedy całe życie słyszysz, że absolutnie nie możesz się bronić w żaden sposób, nie możesz komentować tego, co na twój temat wypisują i całe życie żyjesz w takim przeświadczeniu, że nie masz prawa głosu, nie masz prawa się odezwać, no to w pewnym momencie można wybuchnąć, szczególnie kiedy ta nagonka ze strony mediów się tak bardzo kumuluje, jak było to właśnie w przypadku Harry'ego i Meghan, i czujesz taką potrzebę obronienia swojej prawdy i wytłumaczenia tego wszystkiego, co przez lata było ci odmawiane i czego nie mogłeś zrobić. Także rozumiem, też kiedyś byłam po tej stronie, że no przecież Harry i Meghan mówili, że chcą prywatności i po to się wyprowadzili z Wielkiej Brytanii, a tutaj sami lecą do mediów i sprzedają swoją historię.
Ale wydaje mi się, że właśnie dojrzałam do tego momentu i ta książka też trochę mi w tym pomogła. I książka i też ostatni ten serial na Netflixie, że rozumiem, że oni chcą po prostu opowiedzieć tę historię ze swojej perspektywy i jest różnica między chronieniem swojej prywatności. Na zasadzie nie pozwalamy mediom publikować kłamstw na nasz temat i nie zgadzamy się na to, co się dzieje właśnie jeżeli chodzi o brytyjską prasę, a na zasadzie chcemy udostępniać pewne informacje z naszego życia, ale my o tym decydujemy, co udostępnimy i robimy to na własnych zasadach. Także dojrzałam do tego momentu, że już nie krytykuję ich za ten brak prywatności, którego tak bardzo, bardzo mocno bronili. I widzę właśnie tę potrzebę księcia Harry'ego wyrzucenia z siebie tego wszystkiego, co przez lata jednak było tłumione. Szczególnie, że książę Harry właśnie jako ten drugi tak naprawdę od najmłodszych lat był w mediach po prostu, brzydko mówiąc, gnojony. To znaczy te media, jak działo się coś złego, to zawsze skupiały się na Harrym, no bo jednak William musiał być tym bardziej chronionym synem ze względu na to właśnie, że jest następcą w tym momencie już tronu Wielkiej Brytanii, dlatego wszystko, co złe, zawsze było zrzucane na Harry'ego, więc myślę, że ta potrzeba tym bardziej w nim narastała i jest jak najbardziej zrozumiała, kiedy wywodzi się z tak dysfunkcyjnej, nawet nie rodziny, ale instytucji, jaką właśnie jest monarchia brytyjska i tej takiej chorej relacji, którą monarchia ma właśnie z brytyjską prasą. Jeśli chodzi o samą książkę, to oczywiście są momenty ciekawsze i mniej ciekawe. Te wszystkie takie najbardziej kontrowersyjne, które pojawiały się w mediach i zasypywały gdzieś tam Twittera i w ogóle internet właśnie przed publikacją tej książki, z których wszyscy się śmiali, że o czym w ogóle ten Harry mówi i co on pisze o jakimś, nie wiem, obrożonym penisie. Wszystkie te takie kontrowersyjne i takie głupawe, po prostu niepotrzebne zupełnie fragmenty, tak naprawdę mieliśmy szansę właśnie przeczytać już na długo przed premierą. To nie jest tak, że ta książka składa się z samych takich fragmentów. No właśnie te wszystkie rzeczy, które były wyśmiane, to jest właściwie wszystko. Więcej takich fragmentów tutaj już nie znajdziemy. Ta najgłośniejsza historia, no to właśnie jest to o jego odmrożonym penisie. Dla mnie tutaj było takie niefortunne zestawienie tej sytuacji ze wspomnieniem o swojej matce, o tym, jak krem, którego na to odmrożenie użył, przypomniało mu o swojej matce. To było takie, bo wiecie, Diana w tej książce jest w ogóle traktowana jak święta, ona jest tutaj wtrącana, szczególnie w pierwszej części, w absolutnie co drugie zdanie. Wszystko, co się dzieje w życiu Harry'ego, na wszystko ma wpływ Diana, ona mu się tutaj objawia w postaci różnych zwierząt. No, Diany tutaj jest bardzo dużo i ona jest ciągle w tej książce obecna. Widać też, że ze strony Harry'ego to jest taka bardzo mocno nieprzepracowana trauma po prostu, jeżeli chodzi o śmierć jego matki i to też według mnie nie jest zupełnie nic dziwnego, jak najbardziej ma do tego prawo i to jest coś, co zdecydowanie wymaga pracy z jego strony, bo widać po prostu, że to dalej w nim mocno siedzi. Zresztą na początku tej książki bardzo często też padają takie fragmenty, że on nie wierzy, że jego matka nie żyje. To znaczy teraz już się chyba z tym pogodził jednak. Natomiast na początku, po śmierci swojej matki, on przez jakiś czas w ogóle nie wierzył, że ona zginęła, nigdy nie widział jej ciała i cały czas miał takie przekonanie w swojej głowie, że ona po prostu gdzieś się ukrywa przed tymi wszystkimi właśnie mediami, przed tą nagonką ze strony mediów i w pewnym momencie wróci do niego i do Williama, nie zostawi ich samych i że ona gdzieś tam po prostu jest i żyje. I no to też było takie uderzające, bo widać, że to po prostu był nastolatek, który no, nie poradził sobie ze śmiercią matki i też nie dostał żadnej pomocy, której potrzebował w tym czasie na pewno. I to wszystko dalej w nim siedzi i to jest coś, co ma bardzo, bardzo mocno nieprzepracowane i co być może powoduje też te jego problemy w obecnym życiu. No i właśnie taka kwestia zestawiania matki, którą traktuje niemalże jak świętą, właśnie z historią tego swojego odmrożenia, no wydawało mi się taka nie na miejscu, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że tutaj te wszystkie takie najgłupsze fragmenty, które zupełnie nie mają sensu i były no niepotrzebne, to nie była taka potrzeba Harry'ego, żeby o tym powiedzieć. Mam wrażenie, że on był naciskany i że w ogóle to nie tylko odnosi się do Ghostwritera i nie tylko do wydawcy, jeżeli chodzi o tę książkę, ale ogólnie do wszystkich działań Harry'ego i Meghan w mediach. Wydaje mi się, że oni mają po prostu bardzo złych doradców i że ktoś bardzo im źle im doradza na zasadzie, że nie ma na myśli ich dobra, tylko bardziej kontrowersje i to, co się sprzeda, bo no umówmy się, te wszystkie fragmenty, o których tutaj mowa, one się sprzedały i dlatego ta książka sprzedała się w takim nakładzie i wydawca doskonale to wiedział, to uważam, że było bardzo dobrze wykalkulowane wszystko. Kosztem Harry'ego być może, no bo to jednak on w pewnym sensie jest pośmiewiskiem właśnie za te fragmenty, ale jednak marketingowo zrobiło to robotę i uważam, że właśnie wiele z tych fragmentów to nie była taka czysta potrzeba księcia Harry'ego. To jest oczywiście moja osobista opinia, ja tego nie wiem na 100%, natomiast myślę, że po prostu był naciskany i ghostwriter, czy osoba, która przeprowadzała z nim ten wywiad, po prostu ciągnął te tematy, bo wiedział, że to będzie coś kontrowersyjnego, coś, co się sprzeda, coś, co dobrze jest wsadzić do takiej książki. Bo w gruncie rzeczy ta książka, jak właśnie na to, co o niej czytaliśmy i na te wszystkie fragmenty, które były wcześniej publikowane, ona jest naprawdę dość nudna i książę Harry, jak na życie, które prowadził, naprawdę to życie było zaskakująco nudne, tutaj nie ma jakichś takich wielkich fajerwerków. Widać po tej książce, że te momenty, w których był w swoim życiu najszczęśliwszy, to były momenty po pierwsze, kiedy był w wojsku, bo tam czuł się taki spełniony na zasadzie, że to było to, co on chciał robić w życiu, bo on sam tutaj przyznaje, że nie jest najbystrzejszym
człowiekiem na świecie i raczej studia nie były dla niego, on bardzo nie lubił się uczyć. Natomiast wojsko to było takie miejsce, w którym się odnalazł. I drugim takim miejscem, być może nawet ważniejszym niż właśnie wojsko, była Botswana, która była dla niego bardzo ważna i też czytając tą książkę, ja odniosłam takie wrażenie, że rzeczywiście było to takie miejsce, właściwie chyba jedyne miejsce, gdzie on był bardziej sobą niż księciem Harem, to znaczy bardziej Harem człowiekiem, tam Spike'iem, nawet tak jak na niego mówili, a nie właśnie księciem Harem, który ma określoną rolę w swoim życiu. Także widać było po prostu, że to są dla niego bardzo ważne momenty. Natomiast te momenty wojskowe dla mnie były szalenie nudne. Ja się przyznaję, że mnie to mało interesowało, szczerze mówiąc, i to nie było dla mnie w ogóle ciekawe. Natomiast te momenty w Afryce były już z kolei chyba tymi najciekawszymi i tymi, które najbardziej mnie gdzieś tam poruszyły. No bo właśnie widać było to, jak one wpływają, jak ta Afryka w ogóle wpływa na Harego i jak on tam się czuje zupełnie inaczej niż na przykład w Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie można podchodzić do tej książki z założeniem, że będzie to jakaś wybitna literatura, bo absolutnie taka nie jest. Jest to bardzo, bardzo prosty język, aż zaskakująco prosty. Naprawdę zdziwiłam się momentami, że te zdania, dialogi były takie, takie strasznie kwadratowe. Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia tłumaczenia, bo jednak ta książka była tłumaczona przez 5 tłumaczy, więc jest to bardzo, bardzo dużo jak na jedną książkę i też na pewno ten cały proces właśnie tłumaczenia został przyspieszony przez to, jakie kontrowersja, właśnie ta książka wywołała. Natomiast z tego co wiem, to ona w oryginale brzmi podobnie i też po tych fragmentach, co widziałam. No jednak nie jest to książka, po którą sięgamy, jeżeli oczekujemy jakiejś bardzo wybitnej literatury. No ale jakby nie musi być, ja też nie tego oczekiwałam. Natomiast to, co mi też się rzuciło w oczy, to to, że sam Harry w wielu miejscach opowiada swoją historię, ale ta historia jest jednak niespójna w wielu miejscach. On zresztą sam przyznaje, że nie wszystko pamięta, że gdzieś tam ma jakieś takie właśnie braki w pamięci i wydaje mi się, że sporo z tych rzeczy było gdzieś tam dopowiedzianych. To też było takie dla mnie trochę, okej, skoro sam przyznajesz, że nie wszystko dobrze pamiętasz, to skąd my możemy wiedzieć, czy te fragmenty, o których piszesz, są prawdziwe? Także trochę też tutaj mam problem z momentami, nie zawsze, ale jednak momentami z takim brakiem zaufania do tego, co Harry pisze, bo on sam się do tego przyznaje po prostu, że nie wszystko musiało tak wyglądać, ale też spora część z tych rzeczy została już po prostu przez najróżniejszych dziennikarzy zweryfikowana. Na przykład ta słynna historia, kiedy Harry opowiada, że dostał od matki na święta Xboxa, w czasie, w którym Xboxa w ogóle jeszcze na rynku nie było. Także być może to są takie drobnostki, ale jednak są to rzeczy, które można było sprawdzić, można było zweryfikować nawet już w procesie takim redakcyjnym tej książki i nie zostało to zrobione, więc to budzi takie troszkę jednak problemy z zaufaniem w stosunku do tego, co Harry mówi o swoim własnym życiu. No jednak widać te niespójności, widać, że nie zawsze wszystko się zgrywa, nie wiadomo, czy właściwie kiedy już dochodzimy do tych czasów takich najbardziej współczesnych, kiedy pojawia się Meghan w życiu Harry'ego, najpierw tam jest wspomniane, że William bardzo lubił Meghan, później jest wspomniane, że jednak ta jej amerykańskość, która jest tutaj bardzo mocno podkreślana w kontraście właśnie do brytyjskości, na przykład Kate, bardzo im przeszkadzała obojgu, także właściwie nie wiadomo, czy oni ją na początku lubili, czy nie lubili, bo nie wiadomo, bo Harry sam się tutaj miota i sam jakby zmienia zdanie, także sporo jest tutaj takich fragmentów i to rzeczywiście budzi moje wątpliwości. Ale z drugiej strony, jak się nad tym zastanowić, to myślę, że gdyby każdy z nas miał usiąść i nagle opowiedzieć całe swoje życie, to też jednak wielu tych fragmentów byśmy nie pamiętali, być może coś było gdzieś w mediach opisane, a my to pamiętamy troszkę inaczej i po prostu w ten sposób się to weryfikuje, także też trzeba brać na to poprawkę, że jednak ciężko tak po prostu siąść i opowiedzieć całe swoje życie z najmniejszym szczegółem, szczególnie jeżeli tak naprawdę większość ludzi na świecie wie, jak to życie wyglądało. Ta książka podzielona jest na 3 części i ta pierwsza część, kiedy mówi o swoim dzieciństwie i takim dorastaniu, była dosyć ciekawa, może nie jakaś szalenie angażująca, bo tak jak mówię, Harry miał zaskakująco nudne życie, jak na wnuka ówczesnej królowej, tak ta druga, gdzie mamy właśnie głównie to wojsko i te kwestie z tym związane, była dla mnie szalenie nudna. Ja naprawdę czytałam ją bardzo, bardzo długo i po prostu się z nią męczyłam. Z kolei ta trzecia, ta najbardziej współczesna, kiedy pojawia się Meghan, ale też gdzie jest cała ta nagonka mediów przedstawiona, była bardzo ciekawa. Znaczy dla mnie była bardzo ciekawa, nie wiem, czy dla wszystkich będzie. I ją z kolei przeczytałam bardzo szybko. Tutaj właśnie w dużej mierze skupiamy się przede wszystkim na mediach, na tym, co brytyjska prasa robi właśnie z członkami rodziny królewskiej, jak to wszystko działa, jaka to jest dziwna taka współpraca, gdzie biuro prasowe na przykład Kamili, w ogóle Kamila tutaj jest przedstawiona jako ta zła. Widać, że ani William, ani Harry za bardzo do niej sympatią nie pałają. Niby trudno się dziwić, ale jednak bardzo mocno z tej strony to wynika, że Kamila jest tutaj przedstawiona jako właśnie odpowiedzialna za całe zło w tej rodzinie. Ale wracając do tych mediów, to właśnie widać, jak dziwna tutaj jest taka współpraca, gdzie czasem wystawia się innego członka rodziny królewskiej i
wyciąga się jakieś brudy na tego członka, żeby inna osoba nie została, w tym przypadku na przykład Kamila czy Karol, oczerniona w mediach. Także no, jest to bardzo niezdrowe i też jeżeli mamy tutaj relację następca tronu, w tym przypadku mam na myśli Karola jeszcze zanim został królem, następca tronu, a no, powiedzmy ten właśnie ten drugi, no to wiadomo, że następca tronu jest ważniejszy i trzeba go chronić bardziej, nawet jeżeli chodzi o te media i chronić jego wizerunek. Z drugiej strony to jest relacja ojciec-syn, więc to no, musiało bardzo mocno też wpływać na te ich prywatne relacje. Chociaż tak jak wspomniałam, Kamila jest tutaj przedstawiona dosyć negatywnie, tak Karol zaskakująco dobrze. Widać jednak, że Harry ma szacunek do własnego ojca, tym bardziej teraz, kiedy został królem, nie jest tutaj przedstawiany jakoś tak bardzo, bardzo negatywnie. Trochę żałuję, że Harry nie zdecydował się w tej książce na takie dosyć mocniejsze pociągnięcie tego właśnie wątku mediów, bo to jest coś, co on ma bardzo mocno po swojej stronie, to znaczy to jest coś, z czym nie można polemizować, bo to jest fakt i te nagłówki dalej można znaleźć, można przeczytać. To, w jaki sposób rzeczywiście prasa w pewnym momencie zaczęła traktować Harry'ego i Meghan. Te rzeczy właśnie takie bardzo rasistowskie, na przykład kiedy urodził się Archie, jakiś tam komik chyba na Twitterze sobie zażartował z tym takim zdjęciem dwojga ludzi trzymających małpkę za rękę, że właśnie Harry z Meghan wychodzą ze szpitala ze swoim synkiem. No to są naprawdę okropne rzeczy i rzeczy, które w ogóle nigdy nie powinny mieć miejsca i nie powinno być na to zgody. Nawet jeżeli mówimy o osobach publicznych, no to jednak taki hejt i w ogóle mówienie nieprawdy na temat osób publicznych nie powinno mieć miejsca i to jest coś, za czym ja akurat stoję po stronie Harry'ego i Meghan, że oni walczą z tymi mediami i walczą z tymi kłamstwami i oszczerstwami, które media wypisują na ich temat. I to jak po prostu naruszają wszelkie granice właśnie na przykład te rasizmu, ale też sam fakt, że opublikowali prywatny list Meghan do jej ojca, jak w ogóle okropnie wykorzystują jej ojca, który no najwyraźniej jest podatny na takie rzeczy przeciwko swojej córce, jak po prostu niszczą te relacje, no to rzeczywiście to jest coś, co Harry ma bardzo, bardzo mocno po swojej stronie i według mnie mogłoby to bardziej wybrzmieć w tej książce, bo to wybrzmiało mocno w serialu, ale w książce ten temat oczywiście on jest, bo on jest bardzo ważny dla nich obojga i bardzo jest ważny w całej tej decyzji, którą podjęli odchodząc od instytucji monarchii, ale jednak uważam, że naprawdę można było dużo więcej z tego wyciągnąć, bo to jest rzeczywiście coś, z czym powinno się walczyć i co nigdy nie powinno mieć miejsca. To, co również ciekawe, zaskakująco mało w tej książce jest księżnej Meghan. No tak jak wiemy, tak jak właśnie lubi przedstawiać się prasa, ona zawsze lubi gdzieś być na pierwszym miejscu, zawsze lubi być na świeczniku, natomiast to jest książka typowo o Harrym i o jego życiu. Meghan oczywiście się tutaj pojawia, jest wspomniana ich pierwsza randka, ich spotkania, jak to wszystko przebiegało, ich zaręczyny, ich ślub. Natomiast jednak to Harry jest tutaj tym najważniejszym bohaterem tej książki. To jest książka o życiu Harry'ego, a jeżeli Meghan się tutaj pojawia, no to właśnie w roli jego dziewczyny, później żony i matki jego dzieci. Także to też jest takie ciekawe, bo jednak myślałam, że tej Meghan będzie tutaj więcej. I inna rzecz, która bardzo mnie w tej książce, no właściwie chciałabym powiedzieć rozbawiła, ale tak naprawdę to jest dosyć smutne, jak się o tym pomyśli, to jest to, jak Harry przedstawił tutaj Williama i Kate, ponieważ oni przedstawieni są tutaj naprawdę w sposób taki strasznie komiczny według mnie, taki sposób bardzo przerysowany. Tak jak wspomniałam, oni są bardzo stawiani w kontraście do amerykańskiej otwartej Meghan, która chce się ze wszystkimi przytulać i jest taka bardzo otwarta i no, taka bardzo spontaniczna. Natomiast Kate i William to są takie osoby bardzo, bardzo sztywne, bardzo zasadnicze, bardzo konserwatywne. I ja wstawiałam kilka fragmentów właśnie z takich ich no, niby prywatnych rozmów, które są tutaj przytoczone na mój Instagram, bo bardzo, bardzo rozbawiła w pewnym sensie mnie sytuacja, kiedy Meghan i Harry przyszli w odwiedziny do księcia Williama i księżnej Kate i William powiedział, że jesteście nam winni przeprosiny. Harry taki zaskoczony, że ale za co? Co się stało? Nie daliście nam prezentu na Wielkanoc. I to zostało przedstawione jako taka naprawdę bardzo, bardzo poważna sytuacja, jako taka wielka obraza. Harry zaskoczony powiedział, że on nawet nie wiedział, że dają sobie prezenty na Wielkanoc, że jest taka tradycja, że jakby chyba nigdy tego wcześniej nie robili. Natomiast William i Kate rzeczywiście wydawali się tym bardzo, bardzo oburzeni, przynajmniej tak to właśnie tutaj przedstawia Harry. No i druga sytuacja, kiedy w tej samej rozmowie, kiedy księżna Kate również z taką bardzo, bardzo powagą w głosie mówi do Meghan, że Meghan, ty również jesteś mi winna przeprosiny, ponieważ bardzo, bardzo mnie obraziłaś. No i Meghan również tutaj taka przerażona, że przepraszam, jakby nie chciałam tego zrobić w ogóle, nie zrobiłam tego świadomie, ale powiedz mi w ogóle, co ja takiego zrobiłam, bo tak naprawdę to ja nie wiem. No i Kate mówi, że powiedziałaś, że mam w oryginale, czy w języku angielskim to się chyba nazywa baby brain albo baby fever, natomiast tutaj to zostało przetłumaczone jako hormony po ciąży, czyli po prostu jakieś takie, wiecie, buzujące hormony, które Kate miała po ciąży, ponieważ to było tuż po narodzinach księcia Louis'ego. No i właśnie fakt, że Meghan w ogóle śmiała taką uwagę wygłosić, przecież one nie są ze sobą tak blisko, żeby rozmawiać o hormonach Kate.
hate. I to też było takie, no z perspektywy nas, takich normalnych ludzi, absurdalne. Kto się w ogóle obrażał o takie rzeczy? Natomiast rzeczywiście wybrzmiało to tak, jakby dla Kate to był ogromny problem, ponieważ no właśnie nie są ze sobą tak blisko, żeby rozmawiać o takich prywatnych sprawach. Albo też to, jak tutaj William się strasznie obrażał na Harry'ego, że ten idzie do ślubu w brodzie, ponieważ William też chciał iść z brodą, natomiast nie mógł, ponieważ taki był zwyczaj i królowa mu na to nie pozwoliła, natomiast Harry mu już na to pozwoliła i tutaj też była taka wielka obraza i William bardzo, bardzo długo walczył o to, żeby zgolić Harry'emu tą brodę, chciał mu ją zgolić w ogóle na wieczorze kawalerskim. Także no jakieś takie absurdalne sytuacje, które no w ogóle są po prostu bzdurne i jakby nie powinny wpływać na relacje w rodzinie. Tutaj według Harry'ego urosło naprawdę do rangi jakichś totalnie ogromnych konfliktów, także to było dla mnie takie bardzo zabawne i oderwane od rzeczywistości. No i trzeba przyznać, że jednak William i Kate nie zostali tutaj przedstawieni w taki bardzo pozytywny sposób, także rozumiem, że czytając tę książkę mogą mieć no jakby pretensje do Harry'ego, że właśnie w taki sposób ich przedstawił. Czy to jest prawda, czy nie? No pewnie gdyby nam to przedstawiła druga strona, czego na pewno nigdy nie zrobi, to wyglądałoby to nieco inaczej. Jak to mówią, prawda zawsze leży gdzieś po środku, natomiast rzeczywiście w książce Harry'ego brzmi to nieco absurdalnie. Ale poza takimi właśnie kilkoma sytuacjami, które w tej książce mnie rozbawiły, uważam też, że ta książka tak całościowo ma taki dosyć smutny wydźwięk, bo widać, że Harry to jest człowiek, który dużo w życiu przeszedł, bo jednak umówmy się, śmierć matki, śmierć najlepszego przyjaciela, no później właśnie ta wyprowadzka z rodziny królewskiej i takie trochę w ogóle wygnanie właśnie z tej rodziny, no na pewno się na jego zdrowiu psychicznym odbiły, zresztą on był też przecież w wojsku, zabijał ludzi, on tutaj też o tym w tej książce mówi, więc to wszystko na pewno wywarło na nim spore piętno i on ma tutaj sporo traum do przepracowania i to bardzo mocno w tej książce widać, że to jest człowiek bardzo skrzywdzony, bardzo potrzebujący pomocy. I tutaj też jest wspomniane, że on jest w terapii, więc rzeczywiście tej pomocy szuka. No ale z drugiej strony to też jest człowiek, który nie za bardzo potrafi się odnaleźć w takim normalnym świecie, bo on nie ma nic do zaoferowania oprócz tej właśnie swojej historii bycia księciem Harrym. To znaczy, tutaj jest wielokrotnie wspomniane właśnie to, że on no, nie nadawał się na uniwersytet za bardzo, bo nie potrafił się uczyć, nie był najlepszym uczniem. Gdzieś tam w tym wojsku się rzeczywiście odnalazł, natomiast już nie może tej kariery ciągnąć ze względu na to, że jest osobą publiczną i jeżeli gdzieś się pojawia na froncie, no to ściąga niebezpieczeństwo również na swoich towarzyszy. Teraz, kiedy znalazł miłość swojego życia i swoją żonę, no to była ta nagonka mediów i oni musieli się wyprowadzić i tak naprawdę to jest człowiek, który musi zarabiać na swoje życie i potrzebuje ogromnych pieniędzy. To też jest tutaj podkreślane bardzo wyraźnie na ochronę, no bo jednak ta ochrona jest im bardzo, bardzo potrzebna, bo byli wychowywani w rodzinie, która no na pewno ma wielu wrogów na całym świecie i na pewno są takie osoby, które życzyłyby im śmierci, więc oni też nie mogą, choćby bardzo chcieli, nie mogą po prostu żyć jak normalni ludzie i muszą się jakoś utrzymywać, muszą jakoś na tą swoją ochronę i na utrzymanie zarabiać. No i rzeczywiście po prostu sprzedawanie tej historii to jest sposób, w którym mogą zarobić te ogromne pieniądze i no z jednej strony można mieć za nich pretensje, że wyciągają jakieś rodzinne brudy, a z drugiej tak naprawdę co oni mają zrobić? Oni nie za bardzo mają co zrobić. I właśnie pod tym kątem uważam, że ta książka ma bardzo smutny wydźwięk. Tak jak wspomniałam, no nie jest to najlepsza literatura, ale jest to książka, którą według mnie warto przeczytać, jeżeli w ogóle się tym tematem interesujecie, bo jednak jest to pierwsza taka historia Royalsa, tak no powiedzmy szczera, od czasów tego wywiadu Diany w Panoramie. Także no jest to na pewno z perspektywy takiego właśnie obserwatora brytyjskiej monarchii coś, co warto przeczytać, warto poznać ten punkt widzenia. Natomiast sięgając po tę książkę, na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że jednak jest to historia tylko jednej strony i pewnie gdybyśmy dostali taki sam wywiad ze strony Williama, Kate czy kogokolwiek z brytyjskiej rodziny królewskiej, to mogłoby to się nieco różnić i być przedstawione na korzyść po prostu drugiej strony. Ale mimo wszystko uważam, że jeżeli interesuje Was ten temat, śledzicie te wiadomości właśnie dotyczące konfliktu między brytyjską monarchią a tym, co wydarzyło się z księciem Harrym i Meghan, jak to wszystko przebiegało, no to myślę, że jest to ważny głos w całej tej historii i jednak warto też poznać tę perspektywę bardzo osobistą, bardzo taką prywatną, no ale jednak bardzo ważną w całej tej sprawie. Ja tę książkę przeczytałam dzięki wydawnictwu Marginesy. To jest film, który powstał we współpracy właśnie z tym wydawnictwem, natomiast opinia oczywiście jest moja. Bardzo jestem ciekawa, czy w ogóle Was ten temat interesuje. Czy śledzicie to, co się dzieje w brytyjskiej rodzinie królewskiej właśnie w tym konflikcie z Harrym i Meghan? Jak się na to zapatrujecie? Czy opowiadacie się po którejkolwiek ze stron? Koniecznie dajcie znać, jak Wy to widzicie. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!